Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w czwartym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od rozmowy z Zurisem, który podpowie nam, gdzie znaleźć rośliny dla Konstantino. Jestem Zuris, mistrz mikstur. Może potrzebujesz esencji leczniczej lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Nie. Na ogół kupuję je w klasztorze lub dostaję od alchemika Konstantina. Jeśli interesuje cię proces przygotowania mikstur, możesz z nim porozmawiać. Z tego co wiem, potrzebuje asystenta. Jest jednak zbyt dumny, by spróbować go znaleźć. Głupiec, bardziej uparty niż osioł. Przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szczawiu. Czy Konstantino powiedział ci kiedyś, gdzie szukać szczawiu? Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu kamiennych kręgów. Niedaleko farmy Lobarda, to ta przy bramie. Tam właśnie znajdziesz jeden z kamiennych kręgów. Z tego, co wiem, znajduje się na wzgórzu. Kiedyś był tam chyba grobowiec. No i świetnie, to wiemy. Powiem wam taką ciekawostkę, którą odkryłam, bo nagrywam ten odcinek już trzeci raz dla was. No, może bardziej drugi, bo tam ogólnie właśnie robili ten dach i tak... Najpierw nagrałam dla was film, okazało się, że w ogóle i tak się zepsuło audio. Później, jak chciałam dla was drugi raz nagrać, no to zaczęli robić znowu przy tym dachu i mówię, no nie, no bez sensu. No i teraz się biorę za to w sumie trzeci raz. To wydaje mi się, że jeżeli nie rozmawiamy z Konstantino, to te rośliny tak jakby się nie pojawiają. Znaczy się hej, z Zurisem. Czekaj, nie tak szybko. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? Z miasta. Proszę, proszę. I zapuściłeś się aż tutaj, tak daleko od domu? Co to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Na przykład bandyci. Takiego słabe usza jak ty zjedzą żywcem na śniadanie. Jeśli nie wpadniesz w ręce bandytów, zajmą się tobą dzikie bestie i najemnicy grasujący w tych lasach. Znajdź sobie najpierw chociaż jakąś przyzwoitą zbroję. Chciałabym. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. Dobra, nie będę na razie twojej pomocy chciała. Ale tak, tak jak zauważyłam, właśnie wydaje mi się, że... Te rośliny się pojawiają dopiero po naszej rozmowie. Z prostej przyczyny, ja sobie tutaj wcześniej chodziłam i na bank smoczy korzeń tutaj nie rósł. I tak samo te zębate ziele. Tutaj będą mi chcieli pomagać strażnicy. To niedobrze, bo właśnie będą mi ksuli expa. Za pierwszym razem jakoś udało mi się je zabić, no, tak, że zgarnęłam za nie te punkty doświadczenia, ale tym razem, jak widać, no nie za bardzo. Dobra, mamy smoczy korzeń, mamy ogniste ziele. Ja nie wiem, czy jeszcze goblinich jagód gdzieś tutaj przez przypadek nie ma. Bo mi się tak rzuciły, pamiętam, bardzo przypadkiem. Tak czy inaczej, to naprawdę wydaje mi się, że dopiero po rozmowie z Zurisem się te zioła pojawiają i jest to bardzo możliwe. Jest też ognista pokrzywa, zębate ziele, nie było go tutaj wcześniej jak chodziłam, był tylko ten rdest. Albo jakimś cudem to ominęłam, nie wiem jak. Tu jeszcze gdzieś powinny być goblinie jagody, ale jak nie znajdziemy, to i tak się wrócimy do tego kręgu właśnie, gdzie jest farma Lobarda. Bo tam też można znaleźć właśnie chyba ten szczaw królewski, tak? Tak, żebyśmy tam mogli pójść. No ale to wszystko w swoim czasie już za moment. Mi głowa mi coś czymś wydawało. Wydawało mi się. Dzisiaj chciałabym zrobić zadania.
na czeladnika. Tu są chyba goblinie. Nie, korzeń. Dobra, ale goblinie jagody gdzieś też tutaj powinny być, albo już je ominęłam. Albo są właśnie tu? Tak, dokładnie. I tych roślin, mówię wam, tutaj nie ma normalnie wcześniej. Więc zagadajcie sobie ze Zurisem. Ja tutaj muszę podziękować bodajże Łukaszowi za to właśnie, że mi to napisał, bo nie wiedziałam o tym. Myślałam, że one po prostu sobie tutaj rosną, a wychodzi na to, że jakbym nie zagadała ze Zurisem, to ich tutaj nie ma. A skąd mam taką śmiałą konkluzję? No właśnie stąd, że tak robiłam. I właśnie nie mogłam wtedy potem zdobyć ich. Pokonamy sobie te szczury. Od razu przy okazji, chodząc tutaj, zgarniemy sobie broń orkową dla Harada. I warto się zastanawiam, u kogo zostać czeladnikiem, bo ja zawsze zostawałam czeladniczką u Bospera. Znaczy zawsze, no. Jak grałam ostatnio i też w ogóle raczej ludzie polecają Bospera. To tak jak w Kronikach Mertany ludzie polecają Fridę. Ja też bardzo polecam, bo to jest najbardziej korzystna opcja. No, w Kronikach Mertany na przykład jeszcze możemy z tych skór coś robić, ale tutaj w gotiku podstawowym dwójce, czy w ogóle w gotiku chyba Noc Kruka, nie da się samemu wykonywać pancerzy ani robić żadnych takich rzeczy, więc ja się zastanawiam, czy no opłaca się coś innego robić z tymi skórami. Prawda jest taka, że ogólnie tutaj raczej no opłaca się sprzedawać skóry, tak? Chociaż Harad jest też dobry, bo możemy sobie troszeczkę zarobić na broniach. Jeżeli sobie jakąś zrobimy, a potem już nie będziemy z niej korzystać, no to to jest to samo, no nie? Ale no kurczę, nie wiem. Czy ten szczur mnie... Tak, ja widzę, że one bardzo lubią atakować w grupie. Zrobiłam sobie dzisiaj do nagrywania kawę. Bo sobie pomyślałam, że w sumie fajnie by było. No, nie zrobiłam sobie do obiadu, więc zrobiłam sobie później. Nie wiem, dlaczego grę mi przycina delikatnie. Tak się trochę daje obijać, bo wiecie, nie chcę stracić pół dnia na tym. Tu są jeszcze kretoszczury, ale to akurat będę chciała je wyciągać pojedynczo, bo one trochę problemów sprawiają. Jest roślina lecznicza. Ja na pewno potrzebuję ogniste ziele zdobyć i to będzie chyba największy kłopot. Chociaż nie wiem. Z tego co kojarzę, to grzybów żadnych nie musimy brać. Tutaj sobie jeszcze pobijemy chrząszczyki, bo są po drodze, żeby zdobyć jakiegoś ekspa z nich. I owadzie mięso też się może przydać. W ogóle powiem wam, że zastanawiam się bardzo mocno nad tym, żeby po skończeniu tego podstawowego Gothica 2 wziąć się za Gothica 3 na kanale, bo ja mam bardzo do niego takie nieszczęście pod tytułem ja sama wielokrotnie go przeszłam, naprawdę. Nie powiem, że na różne sposoby, bo wiecie, kto dłużej mnie ogląda, ten wie, że ja jakoś bardzo magii w Gothicu to nie lubię. No więc jakby no magii nie ma. Więc ja raczej magią nie grywam. Ostatnio sobie grałam tak gdzieś poza w ogóle nagrywaniem. W Mroczne Tajemnice zaczęłam grać magiem i szczerze mówiąc, tam jest trochę chyba za duży poziom na to, żeby spróbować w ogóle grać magiem, bo naprawdę niektóre rzeczy są OP i są fajne, ale na przykład czary, które powinny robić siekę w podstawowym Gothicu 1 wcale tego nie robią. Niczego albo są zbagowane. Jak już zauważyliście, wzięliśmy sobie lekki orkowy topór. Jak widzicie, on nie wymaga dużo, bo nawet wymaga tylko 50 siły. Tutaj po drugiej stronie, nie w tym miejscu, gdzie teraz idę, są bandyci, także tam nie będziemy wchodzić. Tylko tutaj sobie wejdę, bo mogę pozbierać jakieś rośliny. O, właśnie, to było dziwne, bo mogłam przez chwilę zebrać grzyba, a potem już nie. Pozbieramy sobie, bo będziemy mieli się przynajmniej czym leczyć, no i dostaniemy za to manę. Jak już zjem trochę tych grzybków. Na bank Konstantino ich nie chciał, ale też nie chce ich zżerać, też nie wiadomo ile. Co to jest? Zębate ziele. Ono ma inny model niż w Gothicu tym. Dwójce Noc Kruka. Tam jest dosłownie taki jak to ziele lecznicze, tak wygląda chyba podobnie. Albo ma jeszcze dodatkowe jakieś listki? O, mam ognisty korzeń, ogniste ziele, ognistą pokrzywę, korzeń leczniczy, ziele lecznicze, roślina lecznicza, niebieski bez chyba też był irdest. Właśnie, spójrzmy sobie też na tą listę, bo zobaczę, co jeszcze mi brakuje.
Smoczy korzeń. Brakuje nam tylko szczawiu królewskiego. Dobra, jak będziemy teraz wychodzić... Nie ma czego plądrować. To jeszcze... Weźmiemy sobie, pokonamy... Te kratoszczury. Tylko tak, chciałabym je pojedynczo. Jak widzicie, one bardzo tak samo szybko łapią agro na mnie. Pokażę wam przy okazji sposób na kratoszczura, jak nie otrzymać obrażeń. Tylko trzeba to bardzo dobrze zrobić. Możliwe, że zrobię to źle za pierwszym razem, ale jak widzicie, jak go okrążamy w kółeczko, to on nie za bardzo wie, o co chodzi. Tylko, że no to się sprawdza na pojedyncze kretoszczury, a nie na kretoszczury w grupie. Z kretoszczurami się ciężko bije, szczególnie na tym etapie w sumie. Jak sami widzieliście zresztą. A tutaj zabiłam mu dwa kretoszczury. Okej, dobra. Tutaj już chyba nic nam nie grozi większego. Możemy pozbierać resztki roślin. I wydaje mi się, że teraz też dopiero się pojawi szczaw królewski tam koło tego kręgu u Lobarta, bo wydaje mi się... Ja tam ogólnie byłam i tam właśnie mi się to nie pojawiło i wtedy też nie rozmawiałam właśnie ze Zurisem, więc podejrzewam, że no wymagane jest pogadanie z nim. Po prostu. Tak na 1000%. Dobra, tutaj jest bezpiecznie. Nic tutaj chyba nie rośnie. Chociaż tutaj odpowiednie jest miejsce dosłownie na szczaw królewski, ale już go zebraliśmy, więc nie może być za dobrze. I przy okazji, jak pójdziemy sobie do... tam pod ten krąg u Lobarta, to tam też zostawiłam goblinie jagody. Więc możemy też po nie iść. Więc będziemy mieli już dwa. Czyli będzie całkiem fajnie. W ogóle też nie przywiązujcie się do mojego takiego zbierania tych ziół, bo na późniejszym etapie już nie będę tego robić. Tylko tak wiecie, zawsze na początkowych etapach jest z tymi ziołami, tak? I z każdą możliwą rzeczą. No bo wiadomo, jak to jest. Dobra, muszę sobie łyknąć kawy, żeby mi nie wystygła. W ogóle byłam taka niedorobiona dzisiejszy dzień, rano. Chociaż najbardziej to wczoraj. Wczoraj byłam po prostu nieprzytomna cały dzień. Mówię wam, masakra, po prostu współczułam sama sobie, tak się źle czułam. Podejrzewam, że to przez to, że teraz właśnie weekendy spędzam najczęściej u rodziny, bo jeździmy gdzieś zawsze. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Dobra, przy okazji, jak już tutaj idę, to pójdziemy do Watrasa zagadać. A będzie jeszcze gorzej. Potem do Harada możemy iść, a potem możemy wyjść tamtą bramą i iść w stronę tego Lobarta. Z Watrasem nie będziemy długo gadać, bo ja nie chcę słuchać całej gadki. Niech łaska będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? W sumie zastanawiam się, czy wam tylko nie pokazywać takich najważniejszych rzeczy, chociaż ja lubię mieć puste opcje dialogowe. Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Mogę udzielić ci błogosławieństwa, przybyszu, ale przecież nic o tobie nie wiem. Opowiedz mi trochę o sobie. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta. Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? No i tak, najpierw robimy szopkę. Wkrótce wydarzą się straszliwe rzeczy. Straszliwe rzeczy, tak? A skąd to przypuszczenie? Słyszałem jakieś plotki. Tak, i dlatego wyruszyłeś w tę podróż. Kim jesteś naprawdę? Podróżnikiem z dalekiego południa. Czy udzielisz mi teraz swojego błogosławieństwa? Dobrze, podsumujmy. Jesteś podróżnikiem z dalekiego południa, który usłyszał plotki, że wydarzą się wkrótce straszliwe rzeczy. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Zgadza się? Myślę, że coś przede mną ukrywasz. Jeśli obawiasz się, że przekażę komuś to, co mi powiesz, możesz być spokojny. Przysiągłem zachowywać wszystkie powierzane mi tajemnice dla siebie. A co z tymi wszystkimi ludźmi?
Oni nie rozumieją nawet połowy z tego, czego ich nauczam. Nie musisz się obawiać. Zacznijmy jeszcze raz od początku. Co to za wiadomość? Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta. A więc żyje. I on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Czy udzielisz mi teraz swojego błogosławieństwa? Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział, że armia smoków zamierza podbić cały kraj. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. No i świetnie. Tutaj na razie nie będziemy gadać. I idziemy stąd jak najszybciej, bo zaraz się rozgada nasz Watras. Dziwię się, że jeszcze nie gada. Musimy też dzisiaj zrobić zadanie dla Kantara, dlatego wydaje mi się, że z Bosperem poczekamy najdłużej. Z tym polowaniem z Bartokiem. Chociaż prawda jest taka, że moglibyśmy się przejść w stronę najemników i tam też sobie naciułamy skór wilczych. Czy ja tutaj mogę szybciej wejść? Powinnam chyba. Właśnie, bo tutaj też te szczury jeszcze zostawiłam. Nie wiem, czy pamiętacie. Czy jak będę cały czas trzymać? Nie, to niestety się nie je. W ogóle mam mieszki dwa skórzane. I tego nie pootwierałam? Ale nie jedz z rdestu. Ale dobrze, że mam jeszcze 5. Bo wiecie, o co chodzi. Tutaj są te szczury przy okazji. Fajnie by było je zabić. Dzień dobry. Gdzie te paskudy były? Tu są. One i tak mnie zaatakują w grupie. Chciałabym troszeczkę mniej oberwać, ale widzę, że mnie akurat tak atakują, że to będzie trudne. Jakbym tego jednego najpierw zabiła. No niestety, dałam się poobijać. Nic niczego tu nie znajdę. Na szczęście chyba już tutaj nic nas nie zaatakuje najbliżej. Dobra, wejdziemy sobie kawałeczek od boku. Zgarniemy szczaw i zgarniemy jagódkę. Naprawdę tędy nie wejdziesz. Bezimienny, czy ty jesteś jakiś upośledzony? Tak. Niestety musimy przejść naokoło. Trudno. W ogóle z Bartokiem to chyba pójdziemy właśnie do tego lasu tutaj, więc tu jest wilków sporo. A ja tam sama nie mam zamiaru wchodzić. Bo nie. Dowiecie się chyba dlaczego. Trochę się boję tam iść z Bartokiem, chociaż mam jakieś takie dziwne przeczucie, że w podstawowym Gothiku 2 on jest nieśmiertelny, ale możliwe, że to jest tylko i wyłącznie moje przeczucie i to będzie najgorsza rzecz, jaką przyjdzie mi zrobić. Dobra, dotarliśmy. Zanim będę się rozglądała ze szczawiem, to żebym nie zapomniała, że tu są goblinie. Jagódki. Gdzieś w tym miejscu. Przy którymś z tych krzaków były. Tutaj chyba. Tak. Widzicie, jakie schowane? Tutaj dobrze jest zrobić tak zwane GTA mode i się popatrzeć z góry na wszystko. I tutaj coś urosło? Szczaw królewski. Nie było go tutaj wcześniej. Wszystko jasne. Może nagle się okaże, że smoczy korzeń jest gdzieś tutaj na tym kręgu. Ale to już nie będę szukać. Upewnijmy się tylko, czy ja mam wszystkie zioła dla Konstantina. Po kolei. Roślina lecznicza, ziele lecznicze i korzeń. Tak. Roślina lecznicza, ziele, korzeń. Dalej. Ognista pokrzywa, ogniste ziele i ognisty korzeń.
ognisty korzeń, ogniste ziele i ognista pokrzywa. Dalej. Goblinie mamy, smoczy korzeń mamy, zębatę mamy, rdest mamy i szczaw mamy. Dobra, to co, wracamy tam. Zaraz też pójdziemy do Torbena i pójdziemy do Harada. Zobaczymy też, jak stoimy z czasem, bo fajnie nawet jest, ale ja jeszcze muszę iść do André. Powiem wam, że zastanawiam się też, czy nie dołączyć do Harada, bo z tego, co czytałam... Na gotikowym wiki to było, że niby tutaj w mieście siły nas może uczyć Harad, jeżeli zostaniemy go czeladnikiem, albo jeszcze jest ten drugi kowal tam w dzielnicy portowej. Przyszło mi to do głowy. Ale kurde, ja się tak zastanawiam i chyba bym wolała jednak nie faktycznie być czeladniczką u tego. No u Bospera, tak jak wcześniej. No bo co ja zrobię z tymi skórami? A tak to on to... Jezu. Przynajmniej fajna cena będzie. Hej, ty! Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Jak my stoimy z czasem w ogóle? No fajnie stoimy. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Jesteś dobrym człowiekiem. Masz moją zgodę. Brian jeszcze przez jakiś czas tu będzie, a potem jego miejsce zajmie jakiś silny chłopak. No i dobra, mamy expa. Idziemy od razu do Konstantino i potem do Torbena. Okej, moi drodzy, już jestem. Był u mnie kurier i musiałam odebrać paczuchę, bo bym nie pojechała do Koszalina, bo bym nie miała walizki. Cześć, Konstantino. Chyba wszystkie rośliny. Jeśli chodzi o te rośliny... Jeżeli sam nie potrafisz sobie z tym poradzić, to nie nadajesz się na alchemika. Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. Co? Żartujesz sobie ze mnie, tak? Na Adanosa! Wszystko tu jest! Kto wie, może pewnego dnia będzie z ciebie jednak porządny alchemik. Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Dobra, no to będzie tyle. I teraz tak, został nam jeszcze Torben i został nam Bosper. Tylko tak, czy ja... no dałabym radę iść na to polowanie. Ale zacznijmy od Torbena. Przy okazji się nauczę też nowych rzeczy. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Mam swoje zdanie. Okej. Twoja siostrzenica miała 100 sztuk złota. Co? A to bezwstydna mała żmija! To było moje złoto! Zabrała je z mojej skrzyni! Oddaj mi je! Muszę najpierw spłacić Lemara. Mateo może dostać pieniądze później. Przykro mi. Mateo dostał już pieniądze ode mnie. A niech to. A cóż, dług to dług. Przynajmniej nie zatrzymałeś pieniędzy dla siebie. Chyba powinienem ci za to podziękować. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Spłaciłeś dług Grity u Matea. Wygląda na to, że porządny z ciebie człowiek. Nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. Jednak nie mogę zrobić tego za darmo. Jestem zadłużony po uszy i potrzebne mi są pieniądze. Ile sobie liczysz? 200 sztuk złota. Dobra. Dobrze. Oto 200 sztuk złota. Chyba nie mam tyle. Wciąż nie masz 200 sztuk. No właśnie, tak mi się coś kojarzyło. A moment, ale nie, bo ty nie dasz mi tak.
Właśnie, bo ja tak trochę dziadowsko mam z tym, że mi brakuje 10 sztuk. Nie można wierzyć we wszystko. Dobra, wiecie co, zróbmy jedną rzecz. Zejdziemy do dzielnicy portowej i weźmiemy sobie nauczyciela od siły tutaj, ogarniemy. Chyba dobrze idę. Jakby co, to ja tak tylko pi razy oko pamiętam, o co tutaj w ogóle chodziło. Ale jak widzicie, tu jest kowal i właśnie on chyba może nas uczyć siły do 50. Co cię sprowadza do tej biednej dzielnicy? Czego tu szukasz? Tam się tekstura baguje. Tylko się rozglądam. Ha, więc lepiej, żeby nikt cię nie złapał na tym całym rozglądaniu. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaczy. Straż miejska przetrząsnęła ostatnio dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Możesz mnie czegoś nauczyć? A, robię okucia i gwoździe. Naprawiam też metalowe części. Nie znam się jednak na wyrobie broni dostatecznie dobrze, żeby cię uczyć. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, to idź do Harada. On na pewno wie, jak się wykuwa broń. Jeśli jednak chcesz popracować trochę nad swoimi mięśniami, to mogę ci w tym pomóc. No i o to mi chodziło. Ile sobie liczysz za trening? 50 sztuk złota i pomogę ci nabrać sił. Dobra, niech będzie. Chcę z tobą ćwiczyć. Dobrze, możemy zacząć, gdy tylko będziesz gotowy. Chcę być silniejszy. Dobra, i teraz tak, żebym nie popieprzyła. 20 punktów bym chciała wydać i piątkę zostawić na naukę zamków. Dobra. Super, mamy teraz 30 siły. Możemy założyć broń dwuręczną. Czy ja umiem się tym posługiwać w ogóle? W sumie nie jest to raczej trudne. Tylko trzeba wyczuć. Dobra, na razie możemy z tym pochodzić, bo i tak aktualnie w żadnej broni nie jestem uczona. I teraz tak, wypadałoby iść posprzedawać coś, na przykład u Matea. I dzięki temu będziemy mogli się nauczyć u Torbena otwierania zamków. Pokaż mi swoje towary. I teraz tak, ten topór. Ten krótki miecz sobie zostawię. Lagi mi są niepotrzebne do niczego, sztylety to samo. Co jeszcze mogę ci sprzedać? Grabie na pewno mi się nie przydadzą. Co jeszcze? No, trochę taka bida. Te dwie strzały ci sprzedam, byleby tylko mi 200 sztuk złota. Przynajmniej jak potem mnie ktoś pobije, to nie będzie miał z czego mnie okraść. Cześć Torben, naucz mnie otwierania zamków. Możesz mnie na... Tak, 200 sztuk złota, wiem. Dobrze. Oto 200 sztuk złota. Te pieniądze naprawdę mi pomogą. Możemy zacząć, gdy tylko będziesz gotów. Świetnie. Naucz mnie. Naucz mnie otwierać zamki. Potrzebny jest ci jedynie wytrych. Jeśli będziesz poruszał nim w zamku ostrożnie w prawo i w lewo, możesz odblokować mechanizm. Ale jeśli przesuniesz go za daleko lub za szybko w złym kierunku, to od razu się złamie. Im więcej masz doświadczenia, tym mniej wytrychów będziesz potrzebować. To właściwie wszystko. Okej, ja chyba w ogóle żadnych wytrychów aktualnie nie mam. Dobra, mam 2 wytrychy i mam 0 sztuk złota. Jak my teraz stoimy z tym wszystkim? Względy Kantara. Idziemy zrobić to zadanie, bo i tak dzisiaj nie zdążymy iść z Bartokiem na polowanie. Więc pójdziemy przynajmniej do Lorda André i sobie z nim pogadamy. Tu jest Bartok, ale no tak jak mówię, Bartoka na kolejny odcinek zostawimy wyjątkowo. Myślałam, że damy radę wszystkich czeladników i by tak się stało, gdybyśmy nie mieli do ogarnięcia jeszcze sprawy z André, a chcę się iść przespać. Tylko zanim to jeszcze z Wulgarem sobie zagadam, żeby mieć to z głowy. Jak tam na służbie? Ci chłopcy machają mieczami jak cepem, ale kiedy z nimi skończę, wszyscy jak jeden mąż będą twardzi jak skała.
W ogóle wydaje mi się też, że Wulfgar ma inny dubbing niż w Nocy Kruka. Chcę wstąpić do straży. Czy jesteś obywatelem miasta? Nie. W takim razie Lord André cię nie przyjmie. To smutne. No, oczywiście możesz z nim porozmawiać, ale wątpię, by zrobił dla ciebie wyjątek. Jak się mają sprawy w straży? Naszym kapitanem jest obecnie Lord André. Swego czasu straż odpowiadała przed gubernatorem. Ten człowiek nie miał pojęcia, co się tutaj naprawdę dzieje. Lord André dla odmiany wie, co robi. Potrafi odpowiednio zadbać o swoich ludzi. Wszyscy, którzy zaczynają tu pracę, dostają przyzwoitą zbroję i porządną broń. A jeśli ktoś dobrze pracuje, może zawsze liczyć na premię. Za każdego złapanego przestępcę czeka wysoka nagroda. Możesz mnie trenować w walce mieczem? Lord André nakazał, byśmy trenowali wszystkich, którzy służą sprawie miasta. Dotyczy to jednak tylko treningu bojowego. Wszystkie pozostałe formy szkolenia są zarezerwowane dla straży. Wiesz chociaż, jak trzymać broń, którą walczysz? Tak mi się wydaje. W porządku. Zaczniemy, kiedy będziesz chciał. Wiecie co, tak teraz naszła mnie refleksja, że chyba sobie zagram dwuręczną bronią, szczególnie, że najlepsza broń jest dwuręczna w grze. A ja jakoś tak od Mrocznych Tajemnic się nawet przekonałam do tych dwuręczniaków. Dobra, pogadajmy z nim tak na fulla. Opowiedz mi proszę o różnicach między bronią jednoręczną i dwuręczną. To proste. Używając broni jednoręcznej, jesteś szybszy. To zaś może stanowić o twojej przewadze w walce. Broń dwuręczna spowalnia twoje ruchy i dlatego należy używać jej bardzo rozważnie. Jednak przy trafieniu zadaje znacznie większe obrażenia. Mhm. Od czego powinienem zacząć? Od broni jedno czy dwuręcznych? To już zależy od ciebie. Jeśli specjalizujesz się w jednym rodzaju broni, drugiego uczysz się automatycznie w tym samym czasie. Na przykład, jeśli świetnie walczysz mieczem jednoręcznym, zaś jeśli chodzi o dwuręczny, dopiero zaczynasz naukę, wtedy twoja umiejętność walki mieczem dwuręcznym będzie zwiększała się za każdym razem, gdy użyjesz miecza jednoręcznego. W takim przypadku trening jest bardziej wyczerpujący. Tylko zacznij, a wkrótce przekonasz się, co miałem na myśli. Dobra, on może mnie uczyć bronią walczyć. Cześć, André. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Sara sprzedaje broń Onarowi. Sara? Ta, która handluje bronią na targowisku? Masz na to jakiś dowód? Ma w kieszeni list, który dotyczy dostawy broni dla Onara. Nie ujdzie jej to na sucho. Każe ją aresztować. Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? To mogę powiedzieć jedynie Lordowi Hagenowi. Jak chcesz. Ale pamiętaj o jednym. Lord Hagen przyjmuje tylko Palladynów albo tych, którzy są na ich służbie. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. Chcę wstąpić na służbę u paladynów. Dobrze. Przyda mi się tu każdy zdolny człowiek. Nieważne, jakie ma powody, żeby do nas dołączyć. Jeśli wstąpisz na służbę u paladynów, pomogę ci uzyskać audiencję u Lorda Hagena. Niestety, rozkazy pozwalają mi przyjmować na służbę w straży tylko obywateli miasta. Mój komendant boi się, że w szeregi straży mogliby się zakraść szpiedzy albo dywersanci. Chcę w ten sposób zmniejszyć ryzyko zdrady. Dlatego musisz najpierw zostać obywatelem miasta. Rozkaz to rozkaz. Nieważne, czy ma sens. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby do was dołączyć? Widzę, że ci na tym zależy. Dobrze, słuchaj. Mam kłopot. Jeśli go dla mnie rozwiążesz, dopilnuję, żebyś został przyjęty do straży. Ale najważniejsze, żebyś nikomu nie szepnął ani słowa na ten temat. Jaki masz problem?
Ostatnio w mieście było sporo kradzieży. Na razie nie udało nam się nikogo złapać. Złodzieje są po prostu za dobrzy. Szumowiny. Znają się na swojej robocie. Jestem pewien, że mamy do czynienia ze zorganizowaną bandą. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli w Korinis gildię złodziei. Znajdź przywódców tej bandy i złap ich. Wtedy dopilnuję, żeby przyjęto cię do straży, nieważne, czy jesteś obywatelem, czy nie. Ale nikomu nie wolno ci mówić o naszej umowie. Gdzie powinienem szukać tych złodziei? Gdybym to wiedział, sam bym ich złapał. Mogę ci powiedzieć tylko jedno. Ostatnio przewróciliśmy do góry nogami całą dzielnicę portową i nie znaleźliśmy nic. Absolutnie nic. Tamtejsi mieszkańcy nie są zbyt rozmowni, szczególnie jeśli paradujesz w zbroi paladyna. Ale ty jesteś człowiekiem z zewnątrz. Tobie szybciej zaufają. Na początek możesz popytać wokół portu, ale bądź ostrożny. Jeśli ktoś się zorientuje, że pracujesz dla paladynów, niczego się nie dowiesz. Co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? Jeśli spotkasz jakiegoś służącego pasera albo inną płotkę, lepiej, żebyś nie wdawał się w bijatykę. Przyjdź do mnie i o tym zamelduj. Ja dopilnuję, żeby taki ktoś wylądował za kratami. Podczas zamieszania może zainterweniować straż miejska i nie będziesz miał okazji, żeby im wyjaśnić, o co chodzi. Poza tym jest nagroda za każdą czarną owcę, którą wpakujesz za kratki. Ale jeśli uda ci się znaleźć kryjówkę szefów, cóż, wtedy zapewne nie uda ci się uniknąć walki. Co robicie w mieście? Nasze zadanie jest tajne. Mogę cię tylko zapewnić, że nic nie grozi mieszkańcom miasta. Nie musisz się martwić. Czego mogę się spodziewać w straży? Postawmy sprawę jasno. Bycie członkiem straży nie oznacza, że przez cały dzień można włóczyć się w mundurze po mieście. To brudna, a czasem nawet krwawa robota. Kiedy będziesz jednym z nas, czeka cię sporo pracy. Ale warto. Może pewnego dnia oprócz zapłaty będziesz miał okazję zostać jednym ze świętych wojowników Innosa. Mhm, jasne. Dobra. Nie, Andre, bo ja chcę twój pulpit. Mogę? Fuck, nic tu nie ma. Dobra, idziemy stąd w takim razie. Chociaż jestem ciekawa, czy Sara już tutaj jest, bo powinna być w teorii. Jest. Ty, jak śmiesz się tu pokazywać? Nie mogę tego udowodnić, ale jestem pewna, że maczałeś łapska w tych brudnych machlojkach. To przez ciebie teraz tu jestem. Przez ciebie i tego cholernego Kantara. Niech dosięgnie was gniew Innosa. Ta no. Cześć, Boltan. Czego? Właśnie wychodziłam. Dobra, nie będę z nim gadać, bo on i tak nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Jak widzicie, no Sara jest troszeczkę wkurzona, jeżeli tak to można ująć, no ale nie chcę mieć potem problemów, bo później Kantar rozpowie wszystkim, że jesteśmy właśnie skazańcem, no i będziemy musieli zapłacić chyba mu 500 sztuk złota, żeby to odkręcić. Także uznałam, że tym razem spróbuję to zrobić inaczej. A Kantara już tutaj widzę, że nie ma. Ciekawi mnie, gdzie ja go znajdę, bo nie chciałam iść spać, chciałam to ogarnąć, a boję się teraz, że jak się położę, to mi się zadanie anuluje. O, tu jesteś, dobra. Ej, ty. Obywatele powinni unikać lasów. Dobra robota. Sara jest tam, gdzie jej miejsce. Przejąłem jej majątek, więc przyjdź do mnie, jeśli potrzebujesz broni. Miałeś dać mi broń. Dokładnie. Masz. Ta broń. To mistrzowskie dzieło sztuki kowalskiej. No i super. Na sprzedaż to ty na razie nie masz nic ciekawego. A tu jest topór marynarski, broń jednoręczna. Jak widzicie, jak na razie jest naprawdę dobrą bronią. Tam gościu leje. Dobra, nieważne, ja też leję na ciebie. Idę stąd. Tu jest Bartok, to w kolejnym odcinku z nim pogadamy. Z Watrasem na razie nie będę gadać, bo nie ma takiej potrzeby. To sobie nadrobimy gdzieś tam te dialogi kiedy indziej. Chodźmy spać do Bospera i zakończymy sobie na tym dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji.
Ja lecę montować dla was ten film, bo chcę, żeby jeszcze się pojawił dzisiaj wieczorem, bo było właśnie to opóźnienie, powinien być o 14, a będzie około 20, bo zanim jeszcze YouTube to przerobi na Full HD, no to trochę to minie. Tak czy inaczej, no, lecę już, nie będę przedłużała, trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!